Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Przemysław Sypoż i reprezentuję firmę Fine Art. W dzisiejszej serii omówimy model S2100 z mini kompresorem. Zestaw ten dedykujemy osobom początkującym. W składzie mamy mini kompresor, aerograf, przewód około 2 metry, wieszaczek oraz kluczyk, który służy tylko i wyłącznie do odkręcania dyszy. Sam kompresor jest niewielkich rozmiarów, około 14 na 9 cm. Nabija ciśnienie do 2,3 bara przy wydajności 13 litrów na minutę. Do tego kompresor posiada autowyłącznik z regulacją w zakresie od 0,9 przepraszam, do 1,8 bara. Kompresor wymaga podłączenia zasilacza, który również jest w zestawie. Podłączamy go wtykiem z boku. Teraz podłączę kompresor do prądu i zademonstruję Państwu, jak on działa. Zapala się dioda, prawo włączamy kompresor, tak mniej więcej hałasuje, zwiększamy bądź zmniejszamy obroty, w lewo i wyłączamy. Tak odłączamy kompresor od napięcia. W pierwszej kolejności najlepiej jest zamocować załączany wieszaczek. Montujemy go z boku kompresora w specjalnie wyprofilowane miejsce. Możesz go włożyć i wepchnąć w dół. Delikatnie, tak aby nie złamać tej nóżki. Teraz wkładamy aerograf i gotowe. W zestawie znajduje się aerograf model 130T z dyszą 0,3 i zbiorniczkiem 7 ml z dekielkiem. Aerograf jest wyposażony w system kontroli farby. Specjalne pokrętło w tylnej części rękojeści blokuje nam wychył spustu w ten oto sposób. Dzięki temu ograniczamy możliwość zrobienia kleksa, przydatne dla początkujących. Wraz z aerografem otrzymujemy specjalny kluczyk do odkręcania dyszy. Używamy go tylko i wyłącznie do odkręcania dyszy. Zaraz zademonstruję dlaczego. Tutaj w tym miejscu mamy dyszę z bardzo małym gwintem. Biorąc pod uwagę dźwignię tego klucza, można w łatwy sposób tą dyszę ukręcić podczas dokręcania. Dlatego dokręcać będziemy tylko i wyłącznie palcami. Zakładając ten element, proszę pamiętać, aby zawsze cofnąć spustem iglicę, tak aby jej nie wykrzywić. Teraz zademonstruję Państwu, jak zmontować cały zestaw. W pierwszej kolejności przykręcamy przewód. Mamy tutaj gwint 1/8 cala. Przewód ma niecałe 2 metry. Z drugiej strony przykręcamy aerograf. Teraz należy podłączyć zasilacz. Z boku mamy odpowiednie wejście. Podłączamy, powinna zapalić się niebieska dioda. W tym momencie mamy podłączony cały zestaw. Przekręcając w prawo uruchamiamy kompresor. W dolnym zakresie do 0,9 bara będzie on pompował cały czas. Dlatego proponuję przekręcić trochę mocniej, tak żeby ponad 1 baru dawało nam ciśnienie. Wtedy będzie on się włączał i wyłączył automatycznie w ten oto sposób. Podsumowując, w prawo włączamy kompresor, zwiększamy prędkość pompowania w prawo, w lewo wyłączamy kompresor. Po zakończonej pracy należy spuścić powietrze z przewodu. Należy jednak pamiętać, że kompresor jest bardzo mały i pomimo wydajności 13 litrów na minutę nie należy pracować nim cały dzień na ostrym słońcu.
kompresor zasysa powietrze od spodu, dlatego nie powinien leżeć na piasku lub miejscu mocno zakurzonym. Filtr znajdujący się we wewnętrznej części należy systematycznie czyścić. Można do tego użyć sprężonego powietrza podłączonym aerografem. Pamiętajcie, aby trzymać kompresor z dala od malowanego elementu w przewiewnym miejscu, ponieważ filtr znajdujący się pod spodem może się zakleić tak zwaną mgłą lakierniczą. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na fineart.com.pl.